I never pictured my first trip to DC would be like this. Halo, halo, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Division 2, ze mną jest oczywiście Stes. Siemeczko. Zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonkiem, jak nie macie jeszcze, bo jesteście nowi na kanale. I oczywiście wbijajcie w linki w opisie, jakby ktoś chciał grać z nami, to jeszcze mamy wolnego slota ciągle. I oczywiście kanał Steza też macie w opisie. Lecimy do kolejnej kryjówki na obszarze teraz już 7-11 levelu. O, siema. W końcu będzie jakieś wyzwanie. Prawie zginąłem, no. Prawie zginąłem, no. Od tych trzech typów tu. Ja snajpam na blisko ich jechałem. Ty chory psychicznie jesteś. Coś jest z tym. Cyk. Dobra, że taką terminę są za bardzo podejrzane. Kuźwa mać. Co? No całe szczęście. Nie, chodzi o to, że otwierasz tą skrzynkę, nie? I zabranie tych itemów jest pod F, nie? Dalej. No. A ja klikam spację i zakładam je. Then we need another way in. Agent, this control point is built over an underground parking lot. There should be pedestrian access to the lower levels. Look for an elevator. Olać. No na razie do kryjówki. Podziemny parking. No olej to na razie, bo to jest quest fabularny czy tam jakiś, no. No, idziemy do kryjówki, żeby odkryć wszystko sobie na tym terenie. No, tylko tym razem muszę ją odkryć. No właśnie. Tym razem ją odkryję, a nie tak jak ostatnio. Że się w połowie następnego odcinka zorientować. O, jednak kurno, coś tu nie gra, nie? Czemu nie pokazuje mi eskalera? Shade tech cache detected. Shade tech cache detected. No i gitara. Dobra, no to poboczny jest tu, czy robimy główną? Główna też jest blisko. Możemy główną. To daj. A, w tamtą stronę. Kurde, przez jakąś ścianę w podziemiach w ogóle się wychodzi. Prawdziwa kryjówka. Czuję się jak w Resident Evil 2 remake. Tixte. Chodzę po tych kanałach. Cyk, 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 cyk. No i dobra, 90 metrów. Air Space Museum. To nie mogli napisać po polsku tego, jak już gram w polską wersję językową? A, dostała w dupę. Sarenka. Do sarenki strzela, że goście nas dojeżdżają, nie? A kto umarł, ten nie żyje. To jak wejść do tego? Szczerze? Nie wiem. No właśnie... Tędy chyba? To jest tutaj gdzieś. No tak, ale wejście jest niby pod ziemią. Bo to mi pokazuje tam, nie? Tu jest wejście. Ta? A no dobra, to poczekaj chwilę. Bo mnie najpierw pokazywało tą trasę... No o, idę no! Pomoże nam babka. There's ordnance in there that crosses the line. I don't want any part of this shit. Guns are one thing, but this... The ramp to the parking garage looks like down. Your best way in. No, ja wchodzę od razu, biorę ammo. What? No nie.
To jest skaner. O kurwa, ilu tu jest? Nie giną na hita w głowę. Giną. Masz ze sobą snajper, skoro nie giną ci. Jaki medal? Co to było, kuźwa? Jakiś lag miałem z dupy. Babka się sama wysadziła. Właściwie miałem w tym lekką zasługę, no. Bo dostała w nogę jak... Strzała w kolano. Tak. Dobra, gdzie teraz? Dostań się do podziemnego parkingu. No to pewnie gdzieś na dół, nie? No. Wnioskuję, że jak do podziemnego parkingu, to nie do góry. Tylko jak? A potem idę na dach. Czekaj, ale gdzie jest wejście? Tu jest. O, to na pewno? No. Cyk. Dariusz, otwórz. A, jedną ręką. Czekaj, bo gość się skrada, dwóch się skrada, trzech się skrada. Już ich zaraz nie. Kuźwa, nie mogę wychylić za tego, żeby przycelować mu w głowę. I chuj, dupa cipa. A, jeszcze snajper miał nieprzeładowany. No, to już w ogóle za jakąbyście zrobiłem. Powiem. Żaden z nich nie wychyla, nie? Nie trafiłem. No kurwa, schował się Menel. No, co on robi ten koleś? No przecież zwariuje zaraz, no gin. Ja pierdzielę. Granat, cyk. Twój granat czy sami sobie rzucili? Mój. Już nie chciałem czekać, aż wychyli. Ała! Jeszcze jeden Menel. Kaboom! Pal się. Poszukaj danych wywiadowczych, stary. Czy ty wiesz, co to oznacza? Że musisz włączyć swój... Że musimy potem iść na dach. To swoją drogą. Musimy włączyć, kurde, swój wzrok orła, stary, i poszukać danych wywiadowczych. Poszukać pomarańczowego znacznika. Ty, no kurde, gdzie to jest? Ej, lol. Wielki stół na środku, pomieszczenie z laptopem. A, no spoko. Nie widziałem go. No. Dawałem. Widziałem. A tylko udawałem, że go nie widzę. No ja też. No, dokładnie. Amunicja. Słyszysz, że tędy będziemy zjeżdżać. Ja tędy wejdę. Tag anything useful and I'll send in a recovery team later. I'll blow the shit out of anything too dangerous. O kuźwa, ilu ich tu stoi. Czekaj. Nie widzę i tak nic. Bo mi zasłania wszystko. Dobra, jestem ready. Poczekaj. Nie jestem ready, bo się ruszył. Jestem ready. Ty, nie zdejmuj na hita, lol, serio.
słaba snajpa jakaś już teraz. Ej, złoty ziomek. Tak na wejściu od razu? No. Tutaj jeszcze grubciu. Dziesiątego levela to jest tą snajpą już nie zdejmę na raz, nie? Pal się koni. O-oh. Cyk, leczonko. O, ma granatnik, nie, Menel. Ty, rozwalił to leczenie nasze. Dziośko? Rozwalił to nasze leczenie. Leczę się. O, następni do mnie. GG. Jeszcze ten Menel strzela, no przecież zaraz zwariuje, nie? Czołgam się do ciebie. Nie, nie wychylaj tu! Walisz. Stary, tu są obok trzy miejsc rzeczy, które mogą wybuchnąć, nie? XD. A ty mnie tak podnosisz. Ten z tym kurwa granatnikiem, tamci z wieżyczkami, no przecież zaraz zwariuje, nie? Co to jest? Trzecia wojna światowa. Ty no, on jest kurna niezniszczalny ten grubas, nie? No spierdalaj. No jasno, no wiesz. Leży, ja pierdzielę, nie? Tam jest jeszcze fioletowy. Mało ma. Kurde, no co to ma być? Masakra jakaś. No bo trzeba było zbić ten. Nie, to się nie zrobi. Hełm. Gdzie tu jest przejście? Tu. No, tu jest amo w ogóle. Chętnie. Dobra, może jeszcze snajperkę przeładuję, zanim tam wejdziemy dalej. Dotrzyj do drugiej stacji. A, na górze był ty, lol. Nawet nie wiedziałem. No przecież jebnę. Tamta sygrana wrzuciła pod nogi, tak? Trochę, z lekką pomocą. Na górze. Nice. Wow! Wyszli, ty przy nas wyszli. The fuck, zobacz ile mam HP, nie? Na górze. Leży. Ja przez to, że nie mam jeszcze leczenia. Ja mam 5 teczek. What the fuck? Dobra. Nic tu nie zostało, więc czekaj, bo tam amunicja została jakaś. To jest porąbane.
cyk na górę. Drabinka. Było jakieś ammo po drodze? Nie. A, skrzynia była. Z bronią. Ze szczelbą. Jak się bawisz? A nic, spadł na mnie prom kosmiczny. To tyle. Spoko, spoko. Zaraz przyjdę, tylko sprawdzę, co tutaj dostałem. Jeszcze granat przy mnie wylądował. O, no, spoko. Skrzyneczka tutaj jeszcze była. Cześć. Dobrze. No spoko, lecz się. No. Jeszcze sprawa jest jedna. Może granacik, cyk, panowie. Proszę bardzo. Ale Akbar. O, też rzuciłeś, fajnie. Ja mu granat rzuciłem, to on rzucił drugi. Menor. Ja prawie sobie zrobiłem, a to co tak średnio słyszę. Spoko. Mówię, że ten. Mówię, że granat mu rzuciłem, on rzucił mi też swój, no. Dobra, chyba wszystko. Masakra. Trzeba w te beczki też strzelać czasem. Zaraz trudniej się robi. No. Wow! Frag out, ta, no jasne. Dobra, jak na wejściu zbijamy od razu fioletowego. Najpierw te czerwone trzeba zabić. Wszystkie. Żeby no marne nie tracić HP. Ała. Tam w ogóle są drzwi, nie? Ja myślałem, że my w jakiejś przestrzeni kosmicznej jesteśmy z dupy. Granat! Dobra, nie doleciał. On jest na hita już, nie? Nice. Jeszcze zostało dwóch albo trzech. Przy mnie. Leży. Nie trafiłem go, nie? Ja pierdzielę, co tu jest za miejsce? Amunicja. Wszystko zebrałeś? No siema, Nejdzik. O kurwa, dobra, złoty idzie. Właściwie leży na podłodze, nie złoty. Leży fioletowy. A jak mi wypieprzył, ty! Zobacz, ile mi zostało! Na jednego hita z tej snajpy, nie? Co on ma? Bez jaj. Czy czerwony przebieg? Przeskanę części pocisków. Na dół chyba. No tylko którędy? A tu. Zauważyłem tych skadów. Menele przed nami. I złoty koleś, nie? Ała, dobra, leży. No to fajnie. Wszystko na raz. O! Aż tak nie żyjesz. No byłem po połowie. Aha!
też. Tak, dosłownie to jest sekunda, nie? Myślę. Lol, co to było w ogóle? Dobra, ej. To nie idźmy tam w ogóle. Musimy. No chyba go jebnę, nie? Zobacz, ile on mi wypierdziela z tej snajpy. Reloadam. No jest jeszcze fioletowy. Kurna. Pierwszy raz zginęliśmy tak razem, nie? No. Od razu. A może nie trzeba schodzić? Trzeba. Na maksa. Nie, nie trzeba. Oni możemy tu siedzieć, patrz. Zobacz, że już się pojawiły te kropki, nie? No. Granat. Nie zranił mnie nawet. Ty, gość jest jeszcze na górze złoty nad nami, nie? Jak nad nami? No nad nami! Tylko się pali cały. Ja pierdziele, co tu się dzieje? Jestem przygwożony przez kolesia tego złotego, nie? Moja snajpa podpala, nie? Przeciwników. Pode mną jest, na schodach. Masz lepszy ten, żeby zobaczyć go. Ja zaraz tego złotego tam zdejmę już do końca. Jak się snajperka przeładuje. Zrobię to za ciebie. Nice. Jeszcze ktoś jest na dole, no. Leży, jeszcze jednego widzę. Dostał hita, pali się. Spalił się. Jeszcze jeden w tym samym miejscu. Dostał heada. Leży, jeszcze jedna. Dostał hita, pali się. Leży. Przeładowuje. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. W miejscach musimy zeskanować odciski. Spoko. Pytanie, gdzie są te miejsca? Gdzieś tu mam jeden też, no. Dobra, dwa. Jeszcze gdzieś musi być jedno. Mam skrzynkę. Tu jest chyba. No, mam. Setting a recovery team. Link up with them and you'll be done there. Na górę wchodzę, bo goście wybiegli. Trzeba będzie jakieś nowe bronie skombinować snajperskie, żeby na hita zdejmowały na 10 level. Na północy naszej 12. Leży. Jeszcze jeden jest tam na końcu. Leży. Wszyscy. What the fuck? Idę tam zlutować, bo mi coś niebieskiego poleciało. Zdrówko. Dziękuję. O matko. Prawie mi ryja urwało. To jest skrzynka za mną, nie? 3 razy.
Please neutralize that fucking thing by any means necessary. Wiedz, że będzie grubo, nie? No. Jeszcze zaraz się pokaże brak możliwości odradzania. Uratuj cywilów. A wywalone w nich, jak giną. Tymczasem w Far Cry'u. Aha! Sorry! Podpaliłem ich. Ja ich podpaliłem, stary. Myślałem, że to są przeciwnicy. Nie leży jeden menal. Konaj porucznika. Pamiętasz, jak chciałeś znać wyższe stawki niż porucznik, to masz porucznika. Nie, tam był wtedy sierżant. Kewa mu zdjęłem już. Koleś był łatwiejszy do pokonania niż połowa tej armii, która tu idzie. Ja sobie w ogniu stoję i mam wywalone. Nawet mi nie robi damage. I ten moment, kiedy zbierasz wszystko i z całej lewej strony masz zapierdzielony ekran. What the fuck? Kolejny poziom, 10 poziom. Pomasa dostałem. Masz 10 już, czy jeszcze 9? Teraz zobaczę. Riders on the storm. Mam 10. Mhm. Nie wiem, czy teraz wbiłem, czy chwilę wcześniej. No teraz. Co my tu mamy jeszcze? To mamy. Dobra, wszystko gotowe. Teraz mi się wyświetlił dopiero awans, że dostałem. Geronimo! Otwieram osobnik z ciuchami. Dobra, ja kończę odcinek, nie? Dobra, ludziska, dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Zostawcie oczywiście kciuka w górę, suba z dzwonkiem, jak jeszcze tego nie zrobiliście. Napiszcie komentarz, zapraszam was na kanał Steza. Link oczywiście w opisie. I widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć, hej, siema Stez. Siema.